Jest to taki, pomysł, który kieruje do dzieci w wieku 7-10 lat, dotyczący nauki języka angielskiego, ale jednocześnie dotyczący tego, żeby umiejętnie wykorzystywać internet, umiejętnie korzystać z internetu, umiejętnie i jakoś tak z większą otwartością korzystać z tych umiejętności komunikacyjnych, bo to nie tylko chodzi nam, nie chodzi nam tylko i wyłącznie o język angielski, ale po prostu o zdolności komunikacyjne, które mają bardzo duże znaczenie w ogóle w tym, jak my funkcjonujemy, ale jednocześnie o to, żeby korzystać z różnych form kreatywności, żeby ta nasza nauka czegokolwiek, żeby ona była ciekawa, atrakcyjna i żeby tak na dobrą sprawę nie była odczuwalna jako właśnie nauka. To jest dla mnie takim niezwykle ważnym celem. Teraz kilka słów o mnie. Ja jestem kulturoznawcą jeszcze z okresu mieszkania w Polsce. Jestem kulturoznawcą, jeszcze tam zajmowałam się swego czasu turystyką, więc te kwestie związane z językami i z podróżami i z komunikacją były mi bardzo dawno, od bardzo dawna bliskie. Natomiast tutaj już w Wielkiej Brytanii ukończyłam studia psychoterapeutyczne z takim tytułem dramaterapeuta, co oznacza, że jestem terapeutą, psychoterapeutą kreatywnym. A jednocześnie prywatnie jestem mamą trójki dzieci, które są dwujęzyczne. Aż wiele, wiele lat temu, ponad 10 lat temu tutaj w Bournemouth założyłam taką grupę Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato w bibliotece. I celem tej grupy było to, żeby spotykać polskich rodziców z ich małymi dziećmi, żeby te dzieci od samego początku, czyli od narodzin, bo była to grupa 0-3, żeby te dzieciaki od samego początku nasiąkały językiem polskim, dlatego że nie chodziło tylko i wyłącznie o mnie jako o osobę prowadzącą te sesje, ale chodziło o to, że po sesji, wiadomo, w bibliotece rodzice mogli zostawać, jeszcze bawić się z dziećmi, rozmawiać ze sobą i to dawało dzieciom taką naturalną zupełnie możliwość absorbowania języka polskiego, wysłuchiwania melodii języka polskiego, słuchania tego, jak różni ludzie wypowiadają się po polsku, jakie są też akcenty, chociaż w Polsce może z tymi akcentami jakoś może nie zaszalejemy, bo nie ma ich aż tak strasznie dużo, ale jednak są i wiadomo, że takie naturalne właśnie spotkania były dla nas w ogóle też szansą na to, żeby się poznać. I właśnie ta naturalność, stworzenie naturalności w tym całym przekazie i w tworzeniu tych grup później wpłynęło na to, że bardzo często z tych wielu, wielu grup tworzyły się po prostu grupy osób znajomych. Później, kiedy te dzieci rosły, stworzyłam grupę czytelniczą, gdzie rozmawialiśmy o książkach polskich, więc dzieci miały czytać polskie fragmenty polskich książek i wtedy mieliśmy szansę rozmawiać o tych książkach, więc kilka inicjatyw związanych z językiem tutaj zarówno w Wielkiej Brytanii udało mi się rozpocząć i przez kilka lat je kontynuować, bo trwało to faktycznie długo, a z drugiej strony mam bardzo długie doświadczenie w nauce języka angielskiego, będąc w Polsce, mieszkając jeszcze w Polsce. Jako psychoterapeuta pracuję z dużą ilością dzieci i młodzieży i widząc pewne aspekty trudności właśnie młodych, współczesnych ludzi, coraz bardziej potrafię zauważyć to, czego często rodzice nie zauważają w domach, czyli to, jak bardzo dzieciaki stają się samotne, jak bardzo dzieciaki szukają akceptacji, szukają tej grupy, tej wymarzonej grupy, o którą im zawsze chodzi,
wśród rówieśników w internecie, gdzie w ogóle ich system pojmowania rzeczywistości jest systemem innym niż nasz system, czyli osób, które się wychowywały dawno, dawno temu. I to wszystko jednocześnie sprawia, że ja widzę, na czym polegają tak naprawdę problemy współczesnych dzieci i współczesnej młodzieży. Dlatego to, co dzisiaj chcemy Wam przedstawić, to jest taka mieszanka, taka możliwość, żeby spotkać się z rówieśnikami, z dziećmi w tym samym wieku albo w podobnym, zbliżonym wieku i z tymi dzieciakami bez jakiejś większej, bez jakiegoś lęku, bez jakiejś potrzeby oceny, po prostu, żeby zacząć mówić po angielsku i zacząć ten język angielski w taki sposób stosować, żeby on był jak najbardziej naturalny. Dzięki naturalnym sytuacjom, dzięki powtarzalności, dzięki temu, że mamy dobrą zabawę, że nie czujemy się krytykowani, że czujemy się bezpiecznie, dzięki tym wszystkim aspektom naprawdę możemy się rozwijać i naprawdę możemy na tyle absorbować ten język obcy, czy jakąkolwiek inną rzecz, której się uczymy, że to jest dla nas przyjemność, a tam, gdzie jest dla nas przyjemność, to tam chcemy być, chcemy kontynuować, chcemy cały czas działać, robić i tak dalej. Więc myślę, że po takim wprowadzeniu samej mnie, zaproszę teraz moje dziewczyny tutaj do, na chwilę, nie na długo. O, dzień dobry. O, ja tutaj... Ja się trochę tak zmniejszę. To powiedzcie, kto wy jesteście? Jesteśmy... Tak naturalnie mówcie, tak jak... Multi-chatty kiddies. Okej. Okay. I co to jest to multi-chatty kiddies? To jest imię naszego kanału i jakby my razem. Mhm. Aha. Czyli są to trochę też relacje z waszych podróży. Tak. Mhm. Pamiętam, że na tym kanale można zobaczyć i czytanie książek, i robienie różnych rzeczy z papieru. I faktycznie jest tam kilka takich filmików, na których pokazujecie po prostu różne miejsca, które odwiedzacie, tak? Mhm. Mhm. A teraz wpadłyśmy na to, żeby razem... To może tak, zanim jeszcze powiemy dalej, to powiedzcie, jak wy macie na imię? Jak ja macie mam na imię Leila. Ja mam na imię Marika. A ja mam na imię Marysia. Okej. Okay. I powiedzcie mi, co my żeśmy tutaj wymyśliły? Jaki projekt żeśmy wymyśliły wspólnie? Szkoła angielskie. Angielskie, angielskiego. Tak. Jasne. I co my będziemy robić? Możecie powiedzieć trochę o tym, jakie myśmy robiły próby i co tam, jak to w ogóle jest? Czy my siedzimy w jednej szkole? Idziemy do szkoły? Tak naprawdę idziemy? Nie, nie. To jest taka internetowa taka szkoła, ale nie jest do końca taka sama jak inne szkoły, bo uczymy, ale w taki inny sposób, więc też wprowadzamy dramę albo takie fajne zajęcia, więc to jest troszeczkę, tak ma się czuć trochę jak zabawa, ale też uczenie. A jak wy to robicie przez internet? No, będzie w tym dużo ruszania, czytania książek, prac plastycznych. Czyli mimo, że będziemy robić to przez internet, to i tak nie będziemy siedzieć przed komputerem cały czas. Tak. Taki mamy cel. Okej, taki mamy cel. Super. A powiedzcie mi, dziewczyny, ja tutaj wcześniej wspomniałam o tym, że wy się kiedyś uczyłyście jeszcze, jak byłyście malutkie, to tata do was mówił w swoim języku. I czy wy teraz znacie ten język? Czy wy umiecie w tym języku się porozumiewać? Nie. Niespecjalnie. A dlaczego, jak myślicie? Co takiego się wydarzyło, że na przykład mówicie po polsku, chociaż nigdy nie mieszkałyście w Polsce, ale nie mówicie po arabsku, no i też nie mieszkałyście nigdy w Algierii? Bo tak nie do końca się go uczymy. Tak. Aha. Czyli to znaczy, że trzeba uczyć się języka, żeby mówić? Myślę, że w jakimś sensie, ale... Tak po prostu słuchanie tak pomaga, bo teraz jak czasem tata do nas mówi po arabsku,
to wiemy tak, o co mu chodzi, bo on to ciągle mówił przez całe nasze życie. No, tak trochę rozumiemy czasami, kiedy nam mówią po arabsku wujek i ciocia. Nie zawsze, ale tak. Czasami rozumiemy to, co im chodzi. I ja też pamiętam, że wtedy, kiedy byłyście o wiele mniejsze, wtedy się okazało, że ten arabski to nie jest taki jeden arabski, więc ciężko było znaleźć na przykład jakieś kanały właśnie na YouTubie, albo takie miejsca, gdzie nawet książeczki, które można czytać, które będą w jednym języku. I tutaj trochę był to problem, bo nie do końca mogliśmy znaleźć takie materiały i takie naturalne, fajne sposoby na to, żeby ten język przybliżyć wam. A czy teraz już jako starsze dziewczynki uczyłyście się jakiegoś języka? Tak. Albo uczycie się? No to teraz się tylko uczę francuskiego w szkole, ale uczyłam się arabskiego. A muszę powiedzieć, myślę, że tak jak my tutaj będziemy uczyły, będzie tak inaczej niż tak jak inni uczą. Dlatego, że jak szłam na te lekcje arabskiego, to po prostu tak siedziałyśmy i uczyłyśmy się nowych rzeczy. Nie było w tym żadnym ruchu ani nic, żeby robić. Po prostu siedziałyśmy i się koncentrowałyśmy bardzo. A tutaj będziemy próbowały tak się uczyć, ale w tym samym czasie będziemy próbowały właśnie to robić bardziej z dramą. Marika, jak myśmy robiły próbę, tak, tej naszej pierwszej bajki, którą przygotujemy jutro, jak będą chętni oczywiście, to ty odgrywałaś rolę. Jak ci było wtedy, kiedy odgrywałaś tę rolę? Czy ty je w ogóle przygotowywałaś, czy tak po prostu, jak słyszałaś tekst, to po prostu zaczynałaś je odgrywać? To było tak, że po prostu zaczęłam, jak tak czułam się, że tak jakby tak było potrzeba jakby. No, a to nie do końca było zaplanowane. No i... A podobało ci się to, co ty robiłaś? No, było się bardzo ekscytujące. No bo tak wyglądało, tak. Bo było tak, było bardzo ekscytujące i to było widać, że ty się w ogóle bardzo dobrze przy tym bawiłaś. Więc ja rozumiem, że na przykład jak dzieci będą widziały, że któraś z was coś mówi, a któraś z was coś pokazuje, to będą z łatwością mogły po was powtarzać albo robić to razem z wami. Tak. A jak to było, Mania, jak ty czytałaś? No to próbowałam dodawać jakby inny styl głosu do różnych osób w bajce. A jak myślisz, dlaczego to robiłaś? No bo to jest takie fajniejsze niż tak po prostu mówienie w prostej linii bez żadnego przeczucia ani nic takiego. Jest tak fajniej, żeby tak mówić z różnymi głosami. A jak na przykład jak ty słuchałaś, no teraz to już sama czytasz, ale jak byłaś młodsza i słuchałaś, jak ci czytano, to które czytanie było dla ciebie bardziej takie angażujące, że ty naprawdę chciałaś tego słuchać? To takie zupełnie płaskie, takie zwyczajne, czy takie właśnie z głosami różnymi? Jakie to było? Takie z różnymi głosami, no bo wtedy jest ciekawsze i po prostu fajnie się tego słucha. Teraz wiecie co, jeszcze przyszło mi jedno pytanie do głowy. Lejla, zaraz, wiesz co, mam takie pytanie bardzo ważne, bo wy teraz też uczycie się w internetowej szkole języka polskiego, tak? Tak. I macie różnego rodzaju filmy już nagrane wcześniej, tak? To nie są takie interaktywne filmy, tylko są nagrane wcześniej. Czy te filmy są dla was interesujące, jak wy ich słuchacie? Proszę o szczerą opinię. To ja... Myślę, że interesująca część to są nowe fakty, które są przekazane i czasem te obrazki, które są pokazane, ale to jest po prostu tak, że pani czy pan mówi fakt i próbujemy go zapamiętać, żeby się nauczyć tego, więc bym nie powiedziała, że jest tak super, ale jest
coś w tym. Okej, okay. A wy dziewczyny? No, też w tej polskiej szkole jest jakby dobrze, bo są tam wideo do lekcji, więc tak zawsze możemy wrócić do wideo, jak jesteśmy tak, nie wiemy jednego pytania, bo go zapomniałyśmy, to możemy zawsze wrócić do wideo. No, a wideo naprawdę to tak mówią, żebyśmy rozumiały. A czy miałaś czasami tak, że na przykład nie rozumiałaś tego, co pani mówiła, ponieważ mówiła niezbyt wyraźnie? No ona, no nie wiem o dziewczyn, ale moja nauczycielka jest bardzo dobrze po polsku mówi, no jest bardzo wyraźna jakby. Mhm. A sposób, w jaki czyta albo opowiada, czy to jest dla ciebie ciekawe, jak ona to robi, także chce ci się oglądać? No bo tak robi takie fajne głosy jakby, jak czyta tak inne role jakby. Mhm. Ona bardzo fajnie opowiada, żeby było fajnie tego słuchać, ale też żeby się tego uczyć. Mhm. I ty jesteś w polskiej szkole w której klasie? Klasa 2A. Mhm, w klasie drugiej. A Mania, ty jesteś w trochę starszej klasie, masz o wiele więcej przedmiotów, więc też masz więcej różnych filmów nagranych wcześniej. Tak. No to dla mnie to zależy, jak się czuję w danym dniu. Tak, jeśli jestem zmęczona, to po prostu wszystko jest takie nudne i nie chce mi się robić. Ale kiedy to jest taki dzień, kiedy czuję się taka pełna życia, to bardziej mi się wtedy podoba, jest bardziej interesujące. Czyli ty stawiasz na to, że jeżeli ty jesteś w dobrym stanie i ty masz ochotę na naukę, to wtedy to jest ciekawe. Ale jeżeli nie jesteś specjalnie w dobrym stanie do nauki, to wtedy te filmy nie robią tak, że ty się zaciekawisz. Tak. Okej. No właśnie, a teraz powiedzcie mi, czy wy myślicie, że jeżeli dzieciaki przyjdą tutaj do nas i zobaczą na przykład waszą wersję, no nie wiem, Złotowłose, to czy dzieciaki, czy to będzie musiało być tak, że one będą musiały być w dobrym stanie, żeby im się to spodobało? Czy wy spróbujecie zrobić to tak, albo to się tak po prostu naturalnie dzieje, że dzieciaki zaczną tak patrzeć, tak, co tam będzie dalej? No ja myślę, że powinno, no chcę, żeby było tak interesujące, nawet jak nie jest, jak się nie czują tak za dobrze. Dlatego jeszcze chcemy wprowadzić tak te może zabawne głosy, mhm. Które też chciałam powiedzieć, jak nie patrzy się na tekst, mhm. i po prostu słyszysz te głosy, to jest łatwiej rozpoznać, kto mówi, mhm. Ale jak próbujemy mówić tak w inny sposób, tak bardziej jakbyśmy były aktorkami albo coś tak podobnego, mhm. To myślę, że wtedy powinno być przynajmniej troszeczkę fajniej niż takie normalne lekcje, jak się źle czujesz. Mhm. My tak próbujemy robić to, żeby tak było fajnie jakby, żeby dzieci się im to podobało i żeby naprawdę tak się od tego jakby uczyły tej bajce. Tak, bajki i tego całego słownictwa bajki. No i mamy nadzieję, że naprawdę ta szkoła im naprawdę pomoże się nauczyć angielskiego do wszystkich, którzy chcą tutaj być z nami. Uczyć. Rewelacja, to dziewczyny. To ponieważ cały czas żeście nawijały po polsku, więc dzieci polskie, które uczą się angielskiego, wiedzą, że się z wami dogadają, bo wy będziecie je rozumieć, tak? Tak. Więc to już wiemy. Udowodniłyście, że mówicie po polsku. Umiecie mówić po polsku? Tak. Tak, umiecie mówić po polsku. Dobra. To teraz na sam koniec chciałabym, żeby każda z was powiedziała,
Ale już teraz po angielsku, już tak się pożegnamy z wami, ja jeszcze zostanę, a z wami się pożegnamy. I chciałabym, żeby każda z was powiedziała po angielsku, co tak naprawdę czuję, że będzie robiła w tej szkole, bo my będziemy tam robić różne rzeczy. Będziemy robić dramę, będziemy czytać, będziemy powtarzać słówka, będziemy kolorować, może robić coś z jakiejś plasteliny czy czegoś, ale każda z was lubi któreś z tych rzeczy najbardziej. I teraz chciałabym, żeby każda z was już po angielsku powiedziała właśnie te rzeczy, które ja na przykład myślę, że ja będę w trakcie tych zajęć robiła częściej to, albo to, albo to. Dobra? I feel to like teach in a creative way and to make lots of it really fun and exciting so that you actually learn a lot of English so that you can like speak if you go to like warm-up or something so that you can speak in English to English people. And we are hoping that you will learn English. Mm-hmm. Thank you. You next? Okay, I'll go next then. I think I will probably take most part in when we split up and I do like showing of the more creative things, or for example how I make some character, and I'll also try having a bit of fun with the acting part when we do it at the beginning, try making that sound funny. Okay, so some weird voices coming yeah up. Something funny and something creative. Mm-hmm. Thank you. So I think I will be participating the most in the reading and the acting because I think that those two are my favorite things. Okay, you didn't say much, but thank you. Okay, macie jakiś sposób na to, żeby się pożegnać dzisiaj? Po angielsku czy? A jak sobie stryjenka uważa? Bye bye. Nice time. Please join. You are welcome to join. We are hoping for as much as people as possible to join. Do zobaczenia i mam nadzieję, że dołączycie do tej szkoły. Hopefully you will think of joining. Bye i pa ziomki. Super. Siemanko, papa. Super. To wam już dziękujemy, dziewczyny. Zobaczymy się prawdopodobnie jutro na lekcji próbnej. Tak? Więc wy już możecie sobie... Papa, dziękujemy wam. A ja jeszcze tutaj pozostanę z wami. Projekt to nie jest, tutaj dziewczyny użyły takiego szumnego słowa, szkoła językowa. Na razie bym nie powiedziała, że jest to szkoła językowa, natomiast jest to na pewno projekt, powiedzmy, językowo-terapeutyczny. Naszym takim celem jest to, żeby w ciągu 10 spotkań razem z waszymi dziećmi zająć się 5 bajkami, czyli jedna bajka na 2 spotkania. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie pierwszego spotkania, tutaj tak jak już dziewczyny powiedziały, będzie mała drama i to nie będzie tylko drama polegająca na tym, że moje dziewczyny będą się ruszać, ale właśnie wasze dzieci będą się ruszać, więc bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, że praca z internetem nie musi, tak jak to w pierwszych, powiedzmy, latach w ogóle funkcjonować, w internecie, nie musi być związana z tym, że trzeba siedzieć przed monitorem. Absolutnie nie. Ja tutaj jako dramaterapeuta bardzo mocno wyznaję zasadę pracy w ciele i bardzo głęboko w nią wierzę. W związku z tym ta praca w ciele naprawdę będzie bardzo intensywna. I teraz tak jak dziewczyny tutaj już wam pokazały i powiedziały, będzie ta część odgrywania różnych ról.
Dzieciaki, wasze dzieci będą dostawały słownictwo, które będzie typowe dla danej bajki. Teraz dlaczego w ogóle punktem wyjścia jest bajka? Ponieważ bajka ma w sobie dialogi, ma w sobie pewien kontekst, który łatwo jest zapamiętać. Poprzez powtórzenia różnego rodzaju łatwo jest te konteksty zapamiętać. I bajka też ma pewien taki swój, taką myśl przewodnią, gdzie jest też swojego rodzaju rozwiązywanie sytuacji na różne sposoby, co już ma ten walor, powiedzmy, bajkoterapeutyczny, gdzie w trakcie tej bajki, pracy z bajką, można jakby uświadomić sobie, jakiego rodzaju emocje odczuwamy w danym momencie, kiedy w ogóle w tej bajce jesteśmy, jak również możemy sobie te emocje nazwać zarówno po polsku, jak i po angielsku, bo taką tutaj mamy możliwość i no właściwie tak o to nam tutaj chodzi. Teraz każda bajka, tak jak już wam mówiłam, najpierw dotyczy samego przedstawienia tej bajki w taki trochę teatralny sposób, potem również spojrzenia na to, jak dzieciaki, wasze dzieciaki będą brały udział i będą się same odnajdywały w tej bajce, a jednocześnie będą powtarzać słownictwo, które będzie się cały czas pojawiać. I po każdym spotkaniu zawsze będziecie dostawać słownictwo, które było takim wiodącym słownictwem z danej lekcji, z danego spotkania. Spotkanie będzie trwało tylko 60 minut, dlatego że cały czas mówimy o dzieciakach i ja wiem, że dzieciaki i tak bardzo dużo czasu spędzają przed internetem i nie zależy mi na tym, żeby wpadały w uzależnienie od internetu albo pogłębiały to uzależnienie, jeżeli już nieszczęśliwie takie mają. Więc będzie to takie spotkanie godzinne. Natomiast na kolejnym spotkaniu z tej samej bajki będziemy już się skupiać faktycznie na tej wymowie, która ponownie nie będzie nudnym wydarzeniem. Wtedy będziemy również was zapraszać do tego, wasze dzieci, żeby wykonywały różnego rodzaju prace plastyczne, czyli będą bardziej w tej statecznej pozycji, w tym siedzącej pozycji. Natomiast może być tak, że będą wtedy wykonywać różne kreatywne rzeczy i również będą widzieć moje dziewczyny. Dziewczyny każda będzie przy swoim własnym monitorze, więc nie będzie tak, że wasze dzieci będą widzieć wszystkie osoby w jednym ekranie i będą się miały połapać, będą się miały odnaleźć w jakimś świecie, który jest daleki. Nie, każda z nas będzie właśnie w oddzielnym jak gdyby okienku. Wasze dzieci będą nas widzieć w oddzielnym okienku, dzięki czemu wasze dzieci, tak jak widzieliście tutaj, każda z moich córek ma, tak jak wasze dzieci, zupełnie inną osobowość. Każda jest po prostu inna. I ta osobowość każdej osoby będzie również w jakiś sposób korespondowała z tym, jak waszym dzieciom się to podoba, jak wasze dzieci odnajdują Manię, czy Marikę, czy Lejlę. I w związku z tym wasze dzieci będą miały możliwość też pewnego rodzaju skoncentrowania się na tej dziewczynie, która najbardziej im odpowiada, która swoją osobowością, swoim tembrem głosu, swoją mimiką twarzy, swoim sposobem bycia najbliżej koresponduje z osobowością waszego dziecka. I tak jak widzicie, ja tutaj specjalnie po angielsku mówić nie muszę, bo ja native speakerem nie jestem, a moje dziewczyny przerzucają się z języka na język bez żadnego problemu i to będzie bardzo korzystne dla waszych dzieci, ponieważ wasze dzieci zaczynają w sposób absolutnie naturalny zauważać, że faktycznie to posługiwanie się różnymi językami może być naturalnym wydarzeniem. To nie musi być nic niezwykłego. Tak jak dziewczynki wam powiedziały, też mają doświadczenie z nauką języka obcego i to nie zawsze jest łatwa nauka, to nie zawsze jest łatwy sposób przyswajania tego języka.
Więc wiedzą również, jak to jest, kiedy lekcje mogą być nudne, albo kiedy, jeśli one są w złym stanie, idą na lekcje, lekcja nie pobudza ich, nie sprawia, że zaczynają się ruszać, że zaczynają być zadowolone, to lekcja nie będzie zapamiętana. Kiedy wracamy do przeszłości, każdy z Was, kto tutaj dzisiaj z nami jest, kiedy wracamy do przeszłości, mamy jakiekolwiek wspomnienia z tej przeszłości, to na pewno pamiętacie pewne wydarzenia, które albo łączą się z bardzo takimi pozytywnymi emocjami, albo z bardzo negatywnymi emocjami. Więc to zaangażowanie emocji, które będzie brało swoje źródło między innymi z bajki, ale jednocześnie z relacji pomiędzy naszymi dziećmi, bo będą to wasze dzieci i moje dzieci, te wszystkie elementy będą częścią składową budowania systemu emocjonalnego i regulowania tego systemu emocjonalnego za pośrednictwem zarówno bajki, jak i relacji pomiędzy naszymi dziećmi. Bo te dzieci będą cały czas pod superwizją. Ja jestem cały czas obecna i ja cały czas tam prowadzę jak gdyby te wszystkie fajne dzieciaki za rękę. Teraz mówiłam Wam o tym elemencie kreatywnym. Tutaj też dziewczyny mówiły o pracach plastycznych, o na przykład przygotowaniu jakichś bohaterów z bajek. To jest bardzo ważny element, dlatego że z jednej strony wasze dzieciaki będą mogły trochę odsapnąć i trochę będą mogły zrelaksować się. I to jest właśnie ten moment, kiedy w ogóle działania plastyczne, działania artystyczne w ogóle w sposób naturalny regulują nasz system nerwowy. Więc wasze dzieciaki będą mieć poczucie w fizyczny sposób, że bardzo dobrze się czują. I w tym bardzo dobrym, zrelaksowanym stanie będą słuchać bajki. Znowu jest to cały czas ta sama bajka, ponieważ moje dziewczyny, czy to w pojedynkę, czy to w podziale na role, będą odczytywać bajkę, nad którą żeśmy do tej pory pracowali. Więc w tym zrelaksowanym stanie, wiecie, na czym działa hipnoza? Że w trakcie hipnozy najpierw wchodzimy w taki bardzo zrelaksowany stan. Terapeuta wprowadza nas w różne stany i sprawia, że zaczynamy zmieniać nasze myślenie, zaczynamy zmieniać albo tworzyć nowe połączenia neuronowe w naszym mózgu. Nasze ciało również to akceptuje, ponieważ jest zrelaksowane, nie czuje, że musi się bronić, więc nie czuje żadnego wstydu, nie ma żadnego ośmieszania, że mój angielski jest kiepski, tylko wtedy w tym zrelaksowanym stanie hipnoterapeuta może wprowadzać do naszej głowy i naszego całego ciała nowe treści, te, na których nam zależy, te, które chcemy faktycznie wprowadzić właśnie do naszego życia. I dokładnie tak samo działać będzie ten moment, kiedy wasze dzieci z moimi dziećmi będą wykonywać prace plastyczne. Po pierwsze, wasze dzieciaki będą się znowu osłuchiwać z tym angielskim, którego wielu z nas chce się nauczyć, czyli British English. I w tym takim zrelaksowanym, spokojnym stanie, gdzie wasze dzieciaki będą sobie tworzyć prace plastyczne, będą jednocześnie słuchać cały czas tego słownictwa, którego się nauczyły przez dwie lekcje. I będą mogły sobie to słownictwo powtarzać, potem znowu dostaniecie to słownictwo, dostaniecie informacje, jakie są ważne właśnie w zależności od danej lekcji, od danej bajki. To, co jest istotne, widzicie, kiedy są same bajki na przykład na YouTubie, i chociaż one są robione bardzo często w fenomenalny sposób, to jednak są robione w taki sposób mimo wszystko odcięty od naszych emocji. A w momencie, kiedy wasze dzieciaki są pobudzone emocjonalnie właśnie w tym etapie uczenia się języka i potem wszystko, co będzie następowało, to będzie
powtórzenie tego, czego się nauczyły w tym fantastycznym stanie emocjonalnym, będzie to miało zupełnie inne konotacje w ich nauce. Będzie to miało zupełnie inne przełożenie w ich nauce i w tym, jak wasze dzieciaki będą właśnie tę naukę, te nowe słowa, te nowe wyrażenia, jak będą później sobie ćwiczyć, jak będą sobie powtarzać. Ja pamiętam, kiedy byłam w wieku moich dziewczyn, to pamiętam, że bardzo lubiłam udawać, że mówię w językach obcych, jeszcze żadnego wtedy nie znałam, ale bardzo pasjonowało mnie to, że inni ludzie potrafią robić i oni to rozumieją, co oni mówią, ja nic oczywiście z tego nie rozumiałam, natomiast miałam bardzo dobrą zabawę, udając, że ja to potrafię. I tutaj, przy właśnie takiej dobrej zabawie, wasze dzieciaki będą powtarzać dokładnie to samo, przy czym będą wiedzieć, co mówią, więc będą mieć ogólnie kontrolę nad tym, co same faktycznie wam mówią. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Tak, więc 10 takich spotkań, w zależności od tego, kto będzie zainteresowany oczywiście i w jakim wieku będą wasze dzieci, bo to też ma na pewno wpływ, czy wasze dzieciaki są początkujące, czy wasze dzieciaki już trochę znają tego angielskiego. My tutaj z naszej strony możemy się troszeczkę dopasować do osób, które w ogóle będą zainteresowane. Bo mamy, tak jak słyszycie, mamy taką możliwość. Moje dziewczynki mówią w obydwu językach, więc potrafimy się dostosować. I w zależności od tego, jakie będą potrzeby waszych dzieci, to w ten sposób będziemy mogli ten angielski tutaj wam wprowadzić tak bardziej płynnie. I tutaj tak, mamy jeszcze tę ważną informację, 20% zniżki dla pierwszych 10 osób. Więc za cały cykl tych 10 spotkań będzie można zapłacić 150 funtów, natomiast pierwsze 10 osób jeszcze będzie mogło sobie od tych 150 funtów odjąć 20%. Nie pytajcie mnie o matematykę, być może za chwilę któraś z moich dziewczyn tutaj nam podpowie, ile to będzie. Tutaj u mnie z reguły Leila jest matematyczką, więc normalnie te 10 lekcji 60-minutowych to koszt 150 funtów. Operuję funtami, ponieważ w takiej walucie tutaj funkcjonuje. Każdy z was będzie sobie mógł to przepracować na swoją walutę. Pierwsze 10 osób będą miały 20% zniżkę. Pierwszą lekcję, taką pokazową, zaproponujemy wam po to, żebyście faktycznie zobaczyli, o co nam chodzi, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie dość, że bardzo ciężko jest wytłumaczyć, czym jest dramaterapia jako forma psychoterapii, to teraz jeszcze wpadłyśmy na pomysł, który również bardzo trudno jest wytłumaczyć i opowiedzieć o nim, ponieważ nikt wcześniej czegoś takiego prawdopodobnie nie zauważył. Ja tutaj słyszałam już od kilku osób, zarówno z okolic Warszawy, jak i Wrocławia, takie miałam tutaj głosy, że nikt jeszcze na taką metodę pracy z językiem angielskim i wzmacnianiem pewności siebie albo budowaniem tej pewności siebie u dzieci, nikt jeszcze takiej metody nie wynalazł, więc takie rzeczy ja wychodzę z założenia, że należy doświadczyć, żeby móc wiedzieć, jakie to naprawdę może mieć znaczenie i jaki może mieć odbiór. Więc 20 pierwszych osób, które zarejestrują się na lekcji próbnej, to będą te osoby, które będą miały możliwość zobaczenia, to będzie jeszcze bezpłatna lekcja, te osoby będą miały możliwość zobaczenia, jak taka lekcja może przebiegać. I wasze dzieci, tutaj dostawałam takie sygnały, że niektóre dzieci są bardzo ruchliwe, inne dzieci faktycznie uczą się dosyć długo angielskiego, ale mają ogromną blokadę w mówieniu po angielsku. Więc wasze dzieci, które się znajdą tutaj w tej grupie, to będą dzieci, które mają różne
dolegliwości, powiedzmy, albo zmagają się z różnymi wyzwaniami. I naszym zadaniem będzie tutaj stworzenie takiej atmosfery, żeby naprawdę każde dziecko się odnalazło, ale nie możemy zrobić tego w dużej grupie. Ta grupa musi być ograniczona, dlatego myślę, że 15 dzieci w ogóle to będzie maksymalna ilość dzieci w każdej grupie. Z praktycznych informacji dla tych z Was, którzy są zainteresowani, czyli dzisiaj mamy, jaki to jest dzień? 12 kwietnia 2024 roku. Patrzę na kalendarz, bo mi się jakoś tak... My możemy prowadzić takie lekcje w poniedziałek albo we środę. Więc to są takie dni po południu, po szkole. To są takie dni, kiedy możemy wziąć się do pracy i możemy z Waszymi dzieciakami tutaj fajnie popracować. Nasza godzina to jest godzina 17, taka godzina, która nam najbardziej odpowiada, więc dla Was w Polsce, jeżeli akurat mieszkacie w Polsce, będzie to godzina 18. I to będzie taki czas po szkole, albo w poniedziałek, albo we środę. Zaczniemy oczywiście tworzyć te grupy tego dnia, kiedy będzie największa ilość osób, które będą mogły w zajęciach uczestniczyć. Płatność z góry, żeby nie było niedomówień, i grupa będzie zawsze taka sama, stała. Przez 10 tygodni będzie się spotykała razem z nami i będzie się uczyła i bawiła razem z nami. Natomiast ja jeszcze na sam koniec chcę Wam powiedzieć o właśnie o tym bezpiecznym internecie i o tym wykorzystaniu internetu w ogóle w naszej codzienności i w życiu naszych małych dzieciaczków. Może nie do końca takich małych już w tej chwili. Nie uciekniemy prawdopodobnie przed internetem, nie uciekniemy przed tym, że internet jest częścią naszego życia, że sztuczna inteligencja jest częścią naszego życia i tak dalej. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że internet jest źródłem ogromnej ilości depresji, prób samobójczych, pewnych modeli życia, które są bardzo nierealne, które są naturalnym, w sposób naturalny przyswajane przez naszą młodzież i przez nasze dzieci. Dokładnie tak samo w tym samym internecie można znaleźć bardzo dużo treści niesamowicie wartościowych. Więc ten jeden internet ma w sobie ogromny potencjał, ale ma też potworne zagrożenia. Ja już nie mówię o pedofilii, o pornografii, o rzeczach, o których w zasadzie kiedyś nikt nie musiał zastanawiać się, albo nie w takiej skali, jak musimy o tym rozważać w tej chwili współcześnie. Więc moim celem jako psychoterapeuty jest również tutaj, poprzez ten projekt językowo-terapeutyczny, dotarcie do Waszych dzieciaków w taki sposób, żeby pokazać Waszym dzieciakom, jak można korzystać z internetu w sposób twórczy, w sposób interaktywny, ale jednocześnie w sposób bezpieczny. Jak można regulować również swój czas bycia przed internetem, gdzie korzystając z internetu wcale nie musimy siedzieć nosem w telefonie czy przed iPadem czy jakimkolwiek innym urządzeniem, ale możemy naprawdę w bardzo kreatywny sposób zaadaptować te technologie, do których mamy dostęp, bez konieczności uzależniania się od nich. To jest również dla mnie bardzo ważnym celem, bo i tak samo jak budowanie relacji, które nastąpi. Nastąpi budowanie relacji tutaj wśród naszych dzieci. Dlatego, że dzieci poszukują relacji. Każdy z nas potrzebuje relacji. W ogóle gatunek ludzki ma to do siebie, że potrzebuje być w relacji. Natomiast tu chodzi również o to, że ponieważ te dzieciaki będą uczestniczyć w jednym wspólnym projekcie, będą uczestniczyć w tych samych przeżyciach, w tych samych emocjach, uczyć się tego samego słownictwa, które nie weźmie się z książek, bo jak widzicie, wasze dzieci nie będą uczyły się angielskiego z książek, według dialogów, które są tam napisane, według wideo, które jest w załączniku i tak dalej. Będą rozmawiać z native speakerami, dla których język angielski jest po prostu językiem użytkowym. To jest język, w którym
którym te dzieci funkcjonują. Jest to ich pierwszy język. Jest to również ich język, którym operują w szkole, czy na dodatkowych zajęciach, czy na wycieczkach. To także jest ważne, bo jestem pewna, że już nawet dzisiaj usłyszeliście, że moje dziewczyny mówiły trochę inaczej o pewnych rzeczach niż w taki sposób, jakiego można się nauczyć w szkole, na lekcjach na przykład języka angielskiego. Więc te elementy składowe, które będziemy tutaj łączyć, one są również bardzo istotne właśnie w tym, żeby dzieciaki miały także doświadczenie budowania dobrych relacji, takich dobrych, zwyczajnie dobrych relacji pomiędzy sobą, gdzie te relacje nie będą oparte o wyśmiewanie się, że ktoś mówi gorzej, ktoś mówi lepiej. Nie będzie tu konieczności korygowania jakoś bardzo wielkiego, ponieważ dzieci po prostu ze sobą rozmawiają, dzieci się rozumieją, dzieci mogą się po prostu porozumieć. To będzie przestrzeń bezpieczna, w której dzieciaki zaczną nawiązywać relacje. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wasze dzieci takie, jakie są, żeby były w stanie skorzystać z tych naszych spotkań wspólnych, trudno mi nawet nazywać jest te spotkania lekcjami, ale z tych naszych wspólnych spotkań, zależy mi na tym, żeby były po prostu tutaj zadowolone i czuły się naprawdę bezpiecznie. Żeby to był kolejny model budowania relacji przez internet. Dlaczego? Bo każdy z was wie, że bardzo często budujemy relacje przez internet. Wielu dorosłych ludzi znalazło swojego partnera życiowego w internecie. Wielu dorosłych ludzi znajduje swoich partnerów zawodowych, biznesowych w internecie. Ale jednocześnie w tym samym internecie jest mnóstwo zakłamania, fałszu. I my o tym wiemy. Jakby o hejcie nie trzeba mówić, ale o sztucznych kontach, pod którymi się ukrywają prawdziwi, nieuczciwi ludzie. No trzeba sobie zdawać sprawę, że z tego, że to też jest część internetu. Więc kiedy wasze dzieciaki będą mieć teraz taką modelową relację nawiązaną przez internet, gdzie jest to relacja bezpieczna, będzie to dla nich modelem, będzie to dla nich doświadczeniem, jak można odnaleźć właśnie osoby wiarygodne w internecie. Jak się czujemy wtedy, kiedy poznajemy kogoś w internecie i do jakiego stopnia, do jakiego punktu my możemy tej osobie zaufać, a w którym momencie już nie powinniśmy. Do jakiego stopnia możemy sobie pozwolić, żeby rozwijać tę znajomość i na przykład zaufać tej osobie po drugiej stronie, a z jaką osobą raczej nie powinniśmy w ogóle wchodzić w żadne interakcje. Do jakich przestrzeni internetowych możemy bezpiecznie wejść i z nich korzystać, a z jakich przestrzeni absolutnie nie powinniśmy jako młode dzieci, małe dzieci, młodzi dorośli, nastolatkowie korzystać. To jest kolejna sfera, na której mi bardzo zależy, ponieważ nasze dzieciaki, myślę, że to właśnie one będą uczyć kolejne pokolenia, jak naprawdę korzystać z internetu, dlatego że nasze dzieciaki od nas się tego nie uczą. Nasze dzieciaki, otrzymując telefony do rąk, wypłynęły na głębokie oceany i same tak na dobrą sprawę badają grunt, ale wiemy, że badają ten grunt ogromnym kosztem. Od pedofilii rozpoczynając, po próbach samobójczych i depresji kończąc. Pamiętajmy o dopaminie, która jest cały czas stymulowana poprzez to, w jaki sposób cały system internetowy jest budowany, co daje naszym dzieciom ogromną potrzebę jak gdyby bycia ciągle w tym internecie, w mediach społecznościowych i tak dalej. Więc ten projekt naprawdę
ma bardzo dużo różnych walorów. Punktem wyjściowym jest język angielski native'ów, rówieśników waszych dzieci i to jest punktem wyjściowym. Natomiast tak jak mówię, budowanie zdrowych relacji, budowanie relacji ze sobą, czyli właśnie tej relacji pewności siebie, tego, że ja nie muszę się bać, że ja powiem jakąś głupotę. Wasze dzieciaki, myślę, że dosyć szybko będą mogły się zorientować, że moje dziewczyny, chociaż mówią po polsku, nie mówią tak samo jak wasze dzieci. Ten ich polski jednak jest dla nich drugim językiem i nie mają z tego powodu jakiegoś wielkiego problemu. Mówią tak jak mówią, są w pełni komunikatywne. I dokładnie tak samo to działa w drugą stronę, kiedy wasze dzieci jeszcze nie są pewne w języku angielskim, ale nie muszą się z tego powodu bać mówić po angielsku, nie muszą bać się, że ktoś się wyśmieje, bo tutaj właśnie będzie przestrzeń bardzo bezpieczna, gdzie wasze dzieciaki będą mogły sobie próbować różnych głosów i mówić te słowa i te zdania, te hasła w różnych głosach, gdzie po prostu śmianie się, radość i takie dobre poczucie humoru będzie intencjonalne, będzie nam o to chodziło właśnie, żeby okiełznać ten język obcy. Ale też chodzi o to, żeby umiejętnie korzystać z języka angielskiego, żeby umiejętnie korzystać z relacji internetowych, żeby umiejętnie wreszcie korzystać z internetu jako narzędzia komunikacji pomiędzy ludźmi. To są te wszystkie ważne elementy, z którymi ja mam na co dzień do czynienia wtedy, kiedy, no jako rodzic oczywiście, ale również jako psychoterapeuta, wtedy, kiedy pracuję z młodymi ludźmi. Myślę, że już w tej chwili powiedziałam, słuchajcie, wam wszystko, więc myślę, że będziemy się zbliżać już do końca. Więc reasumując, jaka jest teraz kolej rzeczy? Po pierwsze i najważniejsze, my możemy się spotykać z waszymi dziećmi albo w poniedziałek, albo we środę. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, to wtedy będziemy się spotykać z waszymi dziećmi i w poniedziałek, i we środę. Ja też nie mogę i nie chcę przeciążyć moich dziewczynek, bo są to dzieci. Teraz druga rzecz, pierwsze 10 osób, które wykupi ten pakiet 10 spotkań z nami, ma 20% zniżkę. Nie wiem, czy moje dziewczyny nas tu jeszcze słuchają. Leila, jeżeli jeszcze nas słuchasz, to możesz nam wyliczyć, ile to jest 20% z 150 funtów i możesz nam tutaj powiedzieć, ile procent mniej będzie można zapłacić. Następna informacja na lekcję próbną, która nie będzie lekcją upublicznioną, ponieważ lekcja próbna będzie już z wizerunkami waszych dzieci. To będzie lekcja dla pierwszych 20 osób. Tylko 20 osób będzie mogło się zapisać, wtedy będziecie mogli być razem ze swoimi dziećmi, wy rodzice, żebyście wy również swoim okiem zobaczyli, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby wasze dzieci poczuły, czy to jest coś dla nich, czy też zupełnie odpada. I co? Jeżeli już zgromadzimy grupę, tak jak mówiłam, będziemy bazować na 5 bajkach, każda bajka przez 2 spotkania. Będziemy również wysyłać po każdej lekcji wam pewne materiały, które będą powstawały stricte właśnie na każdej lekcji, czyli będzie to bardzo... I chyba taką ostatnią już informację, którą mogę zamknąć to dzisiejsze spotkanie, jest to, że przed wakacjami to jest zawsze dobry pomysł, żeby troszeczkę się poruszać i nabrać takiego entuzjazmu na wakacje. My jesteśmy dokładnie po urlopie, wczoraj wróciłyśmy z urlopu, i wróciłyśmy do domu i głowę mamy zupełnie inną. Jednak to jest taka przerwa w codziennej rutynie jest bardzo ważna. Natomiast przygotowanie się, szczególnie jeśli wy zamierzacie w wakacje, wy macie dłuższe wakacje niż my tutaj, jeżeli zamierzacie
jeżeli zamierzacie podróżować za granicę i zamierzacie motywować swoje dzieci do tego, żeby one mówiły po angielsku, bo stwarzacie im takie warunki, to myślę, że taka, powiedzmy, motywacja, żeby te dzieciaki zaczęły czuć angielski w sposób zabawny, w sposób, w którym nie będą musiały się zastanawiać, jak mają mówić, tylko po prostu będą mówić, to jest niesamowite wsparcie dla waszych dzieci. Przed wakacjami jest to naprawdę niesamowity zastrzyk pewności siebie w komunikacji, pewności siebie w zadawaniu pytań, w pytaniu o drogę i jakimkolwiek jeszcze innym pytaniu. Więc z całą pewnością taki projekt, który tutaj przygotowujemy, będzie bardzo dużym wsparciem pewności siebie i naturalności w komunikowaniu po angielsku. Stworzę wam miejsce, w którym będziecie mogli się zalogować na lekcję próbną. Przypominam, lekcja próbna będzie lekcją bezpłatną i później pierwsze 10 osób, które zdecydują się na wykupienie takiego pakietu, będzie miało tę 20% zniżkę, czyli jak nasza księgowa Leila oceniła i wyceniła, będzie to 120 funtów. Ja nie wchodzę w ogóle w dyskusje matematyczne. Tak, bardzo gorąco was pozdrawiam. Bardzo wam dziękuję za zainteresowanie. Szczególnie, w bardzo szczególny sposób pozdrawiam Wrocław i Warszawę, okolice Wrocławia, Jeleniej Góry i okolice Warszawy, bo wiem, że w tamtych okolicach, ach, jeszcze okolice Siedlec i Mińska Mazowieckiego, ponieważ wiem, że tam było kilka osób, które naprawdę w żywy sposób było zainteresowanych tym projektem, więc bardzo gorąco was szczególnie pozdrawiam. Życzę wam udanego wieczoru i do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.